Po raz drugi taką imprezę organizujemy w tym miejscu, czyli w siedzibie gminy w Świszynie. Powód jeden. Największa firma ziemniaczana, polska hodowla ziemniaczana, działa na terenie tej gminy. Ponieważ współpraca z gminą, mogę powiedzieć, jest, no nie chcę przesłodzić, ale wzorcowa moim zdaniem. Dlatego udało nam się po raz drugi taką imprezę zorganizować. Chodzi przede wszystkim o reklamowanie spożycia ziemniaka. To jest zadanie stowarzyszenia. Cieszę się, że ta impreza odbywa się tutaj jesień, to okres zbioru ziemniaka. Jest to podstawowa potrawa na polskim stole i co jest istotne, wszyscy nie nazywają ziemniaka warzywem, a to jest warzywo. Wobec tego trzeba stwierdzić, że z tego warzywa można zrobić szereg potraw. W ubiegłym roku mieliśmy tutaj konkurs, w którym uczestnicy wymyślali, jakie są potrawy. I proszę sobie wyobrazić, że wymyślono około 100 potraw z ziemniaka. No, najprostsze, powiedzmy sobie, zupa kartoflanka, tak? Następnie gliny, następnie naleśniki, krokiety. Mogę powiedzieć, że frytki, no to przecież wszyscy jedzą, chipsy, wszyscy jedzą, tak? Młodzi ludzie, chociaż to nie jest zdrowe, od razu akurat tutaj powiem, że ten produkt nie zachwalam, tak? A szereg innych potraw, które służą nam wszystkim, sałatki wszelkiego rodzaju, w komponencie z innymi produktami. Konkursy powodują, że ludzie zaczynają się oswajać z funkcją ziemniaka i efekt tego jest taki, iż ten ziemniak staje się istotnym elementem naszego życia. Dzisiaj też będzie pierwszy bieg po ziemniaka. Z jednej strony jest to aspekt typowo sportowy, ponieważ seniorzy będą biec na odcinku 3300 metrów, młodzież na odcinku 1000 metrów, a z kolei te osoby, które nie biegają, a spacerują, chodzą, w konkurencji Nordic World będą miały okazję również pewien odcinek trasy przebyć. I to jest zabawa i tak traktujemy to przedsięwzięcie. Jest ono zorganizowane nie tylko dla mieszkańców gminy Świeszyno, a dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą w okolicy tutaj spędzić mile dzisiaj czas.